mój Boże, to moja. Wow, widzicie to? O matki jasny gwint, moje wyważone auto, nareszcie. O, wow, ale fura jasny. Karol, Karol, wstawaj, zesrałeś się. Co, co? Cześć, witam Was serdecznie na kanale KMG. Jeśli Wam, tak jak mi, marzy się BMW Empower, no to zapraszam do tego odcinka. Weźmiemy sobie, poszukamy dzisiaj najtańsze BMW z serii M, jakie możemy znaleźć na rynku. Tak samo się spodziewam, że to będzie coś pomiędzy BMW M3 a M6. Mówię, bo M5 z tego, co się interesuje, bo tam cały czas przeglądam, oglądam te samochody. No, trzeba mieć kupę kasy, nie? Także weźmiemy sobie dzisiaj, przeszukamy internet, zobaczymy, co możemy znaleźć na rynku i czy będzie nas na to stać. Zapraszam do komputera. Najpierw wejdziemy sobie na AutoTrader i najpierw poszukamy sobie modelu BMW. Sprawdzimy wszystkie po kolei. Jak leci, zobaczymy, co wyskoczy mi M2. W sumie to M2 nawet nie ma co sprawdzać, bo i tak to jest dość nowy samochód i będzie drogi w opór. No, 26 tauzenów, a zobaczymy od najmniejszej ceny. 20 tu za coś za 16, 17 w sumie, 21, no, tyle będzie, czarny, ładny. 22, który to jest rok petrol, 2018, 2017, 2016, to sprawdzimy sobie ten. Właścicieli, 3 litry engine. Emission Euro 6, o matko. Strach pomyśleć, ile katalizator do tego kosztuje. Następna w kolejce jest, to jest M2, M3. No i to coś myślę, że raczej z tego będzie, proszę, tu za 9000. 3,2 Euro 4, spoko. Ale to też kategoria D, po jakichś przygodach. W kabrylecie mnie interesuje. Ten coupé to jest jednak coupé, ale mówię, myślę, że jakbym miał 9000, to mógłbym sobie taką przygarnąć. Nawet jeśli ma jakieś uszkodzenia, mi to nie przeszkadza, bo sobie, o, manuala skrzynia, super. Będę mógł sobie, o matko, sam ponaprawiać i ogarnąć dużo rzeczy. Także koszta bardzo mi się zredukują jakby. O, tu tapicerka odchodzi. Ach, to może być tak, że będzie jak w takim stanie jak moje BMW. W sensie silnik do remontu. Stoi długo niejeżdżona. No spoko, ale fajnie. No mówię, marzenie mieć coś w Empowerze, to jest marzenie. Za 33, za 12, 4,0. Fajna, tylko że była czarna. Zobaczymy. I żeby było w manualu, to było super. No, manualu, proszę, elegancko. To tego się nie spodziewałem. No. V8 ekstra. Szkoda, że tego motoru nie instalowali w BMW 46. Ale była maszyna. Fajne auto, szkoda, że srebrny. Euro 4, spoko, to jeszcze fajnie. Manual ekstra. Super samochód, w miarę tani. 13 tysięcy. Pewnie roboty przy silniku, no ale kupując sobie używane auto, trzeba się tego spodziewać. Tak, że więc... Ach, też w tym w kabrylecie. Dobra, dobra, to tak by było tyle. Zobaczymy sobie M4, to w sumie
też nie ma co patrzeć, ponieważ jest dość nowym autem i będzie drogi w opór. A nie taki jest nasz cel. Jakby no 17 tysięcy. Ale ładny ten przód normalnie jest mistrzostwo świata, no nie, w tym samochodzie. Przecudowny. Dealer. Ładny samochód, muskularny. Ładne felgi. Oj, super wnętrze. O, ładnie, te nowe BMW-ki to ładnie wyglądają w środku, fajnie, takie futurystyczne. Super sprawa. Dobra, 17, nie ma co patrzeć. Przyjrzymy sobie M5. Dobra, mamy BMW M5. O proszę, za 10700, ciekawe. No ale to mówię, to już w tej cenie to ciężko, żeby to pojeździło, tak? Ale zobaczymy sobie. Fajne, łykałbym, jakbym miał pieniądze, bym łykał. Piątka. Przede wszystkim dla silnika. Oto się rozchodzi. Wszystko się rozchodzi, ten cudowny silnik. Resztę elektronika to można wypierdalać. Spoko, fajne. To mówię, empower to empower. Marzenie ściętej głowy. M5, tutaj są już nowsze 4.4 V8, to chyba te, co mają te turbosprężarki na górze, pomiędzy cylindrami, pomiędzy głowicami. O, to draństwo, jak ja kupowałem swoje BMW, kosztowało 6000 funtów. A teraz kosztuje 15. I to wtedy za 6000 funtów, to pamiętam, znalazłem ładną, taką czarną z czarno-kremowym środkiem. Fajna. Za 37 4.4 V8 z 2018. Dobra, ale na to już nas nie stać. Wejdziemy sobie jeszcze na M6. Za 12. Za 13. To sobie o ta bardziej wygląda na standardową 7 właścicieli. A nie pisze ile ma właścicieli. Ale spoko furka. Bardzo ładny samochód. Szkoda, że nie ma w manualu. Ale wielka żaba. Super fura. No mówię, także ja jakbym miał kasę, to bym brał tą, albo M3, też fajne V46, bardzo ładny samochód, ale mówię, znowu ten silnik, oto V10 się rozchodzi, że jest bardzo cudowna V10, właśnie i ten, i miałbym dylemat, tak, pomiędzy
M5, M6, a M3, tak? Bo każdy samochód tam ma jakieś rzeczy, które przekonuje do siebie. Mówię, ale chyba jednakowoż ta V10 w tej kupecie Gran Turismo na dwozie, super sprawa. Myślę, że jakbym miał kasę, jakby mi kiedyś było stać, to bym łykał M6. Piękny aut. Więc tak, w tym odcinku to było na tyle. Znaleźliśmy parę fajnych BMW. Moim ulubionym jest BMW M6. Jeszcze fajna była ta M3, tak? W manualnej skrzyni. No super fura. Trochę rdzy wychodziło, ale to boki można powymieniać, a resztę by się sprawdziło tam pod wozie, co nie halo, bo za 9000 BMW M3 to jest podejrzane. Także to było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzu, jakie jest wasze ulubione BMW z serii M. A tymczasem zapraszam do lajkowania, subskrybowania i co kto uważa. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć!